Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was we wtorek, 19 lipca, mamy około godziny 10 rano. Dzisiaj wyciągamy bizona, chcieliście filmik z tej całej akcji, dlatego jeszcze taki będzie film, jeden z przygotowań. Wyciągamy akumulatory z naszych tutaj starych gratów, z MTZ-a oraz z Majorka. Z racji tej, że trafią one do bizona, Boguś mówi, że no już drugi rok z rzędu mówi, że nie będzie kupował specjalnie nowych akumulatorów do bizona na te półtora tygodnia żniw. Dlatego te ciągniki przeważnie u nas stoją w żniwa już drugi albo trzeci rok, bo tamte co były w bizonie to już tak klękły na amen. No i teraz trafiają te akumulatory właśnie z tych dwóch ciągników, które można powiedzieć, że nie pracują w żniwa. No i lecimy sobie teraz do stodoły z tymi akumulatorami. Dzisiaj jesteśmy w trójkę. Ja akurat przyjechałem, Kamil przyjechał też ze służby. Także jest nas dzisiaj trójka. Także robota już dzisiaj pójdzie. Bardzo późno, chyba najpóźniej od lat zaczynamy takie przygotowania, wyciąganie tego bizona. Bo jak dobrze pójdzie, to w tym tygodniu będzie koszenie pod koniec weekendu. Trzynastka się znalazła, którą zgubiliście. W ciągniku była, w rusku. Patrz Kamil tam. No dawaj, dawaj. Już mogę się łamać, nie? No. To już do przodu wyciągamy. Ale się za pokoju, bo kombajn teraz. A czemu tego opryskiwacza jeszcze nie odczepiłeś? Będziesz coś pryskał? I do końca. Dobra. Weź tam tą rączkę do góry. Podnieść? Czy co? Młody, chodź. Dobra. No i to zrobić, bo za nisko trochę, nie? No ale już głównie łamie oponę. Możesz nagrać pierwsze uruchomienie, czy odpali. Tylko nie było, że szczerze, trzeba cofnąć ten wózek. Oj, kuwarem, bo to na biegu chodzi. Tu jest jubel. Czekaj. Już nagrywasz? Nie. Czy odpali? Daj. Teraz. Dobra. Ty chyba nic tutaj nie spaliłem, nie? Żeby odpalił za pierwszym. No gaz mam. Dobra, palimy grata. Zobacz, jak nowy. Pierwsze uruchomienie. Jakby cały sezon chodził. Uwaga, jadę. Jechać! No! Uwaga! Jak
jak tam? Dobrze idzie? Masz tam z tyłu. Do drzew jeszcze, czy nie? Bizon pożniwał był odmuchiwany, ale żeby sobie ułatwić pracę tutaj przy czyszczeniu, przy konserwowaniu, przy smarowaniu oraz weryfikacji podzespołów, sobie jeszcze raz go wyczyścimy. Mamy tutaj węże, pistolety przygotowane, takie w sumie nasze nowe nabytki. Przyciągnęliśmy sobie sprężareczkę, także będziemy sobie działać i będziemy wjeżdżać do stodoły, żeby tam sobie go na spokojnie nasmarować, zweryfikować. Bo wiadomo, tutaj żar z nieba leci, także nie będziemy tego czynić pod gołym niebem. No i dobrze, lecimy. Obaj mamy ładnie odmuchany, także fajnie będzie się smarowało w czystości. Teraz pompujemy powietrze do kół. Z przodu pompujemy 1,7 bara. Z tyłu będziemy ładować, Kamil, ile było? 2,2. No i za chwilę odpalimy. Wstawimy bizona na obroty, zobaczymy, czy coś tucze, jak się cały kombajn zachowuje i będziemy wjeżdżać powoli do stodoły. Zobaczcie, jak ładnie bizon odpala. Sprawdzimy go sobie. I jak tam, Kamil, ciśnienie z tyłu? To odpalam, uwaga. Zadyma jak cholera. Ej, Kamil! Tak ze skosa tu wjedziesz, nie? Żeby było więcej miejsca. Prosto? Mówisz, że prosto, to prosto. No i przyjechali klienci po siano. Także ładujemy.
A na termometrze w cieniu mamy 36 stopni. Maszyny mamy z powrotem wstawione i ten odcinek będziemy kończyć. Chcieliście coś takiego jak wyprowadzenie, jak odpalenie pierwsze bizona, to dla was nagraliśmy. Ogólnie wydaje mi się, że film ze smarowania był, bo sobie będziemy smarować i całego bizona przygotowywać do wjazdu w zboże. Lecz to troszkę później, jak widzieliście na termometrze, mamy około 40 stopni w cieniu. Także jest to naprawdę w stodole nawet bardzo ciepło. Wrócimy sobie tutaj wieczorem na spokojnie, teraz pójdziemy sobie na warsztat, musimy zrobić motocykl i jeden samochód skończyć, także pójdziemy w troszkę bardziej lepsze warunki temperaturowe. No i tyle. Nie wiem, czy chcecie taki film osobny z dokładnego smarowania bizona, z pokazaniem wszystkich smarowniczek, jakie są. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, bo jak nie, no to kolejny film chyba już będzie typowo ze żniw. Jeżeli będzie tak samo ciepło jutro, pojutrze, no to powiem wam, że to wszystko dojdzie bardzo szybko i prawdopodobnie w tym tygodniu się wyjedzie w pola. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja, jak wyglądają zboża, jak wasze przygotowania. Ja się z wami żegnam i zapraszam was do subskrypcji kanału, do śledzenia nas na bieżąco, do komentowania, żeby jakoś delikatnie zwiększać te zasięgi, żeby była troszkę większa ta motywacja do robienia filmów. No i tyle. Uciekamy do dalszej pracy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.